Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Zaprasza patrycjusz wyżga. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyszło mi to znowu powiedzieć w tym miejscu. Kiedy ostatnio miałem zaszczyt mówić do Państwa prawie dwa tygodnie temu, rzeczywistość przymyśliwieckiej była zupełnie inna. Odnoszę wrażenie, jakby to była inna era. Teraz, teraz zaczynamy coś nowego. Ale ten nowy czas, zacząć muszę i chcę od przeszłości, od tego, co wydarzyło się w naszym radiowym świecie w ciągu ostatnich kilkunastu dni. A najważniejsze, co się wydarzyło, to w moim odczuciu państwa wsparcie. Chcę zacząć od podziękowań, bo to, co nas spotkało ze strony słuchaczy, przerosło najśmielsze oczekiwania. Bardzo Państwu dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję za dziesiątki maili i komentarzy w mediach społecznościowych, za wzruszające telefony i smsy. To Wasze ciepłe słowa, wyrazy otuchy, zagrzewanie do walki, wdzięczność sprawiły, że doszło do sytuacji, w której mam przyjemność odzywać się teraz na antenie trójki. To Państwo, słuchacze, Jesteście architektami tej sytuacji. To Wy pomogliście nam przetrwać i to Wy napędzaliście Kubę Strzyczkowskiego do działania. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję także moim koleżankom i kolegom z Trójki. Wielu z nich dokonało dramatycznych wyborów, stanęło na wysokości zadania i wykazało się odwagą. Dzięki decyzjom wielu z nich sprawy potoczyły się właśnie tak. Im także dziękuję za wsparcie. W ciągu ostatnich tygodni mogłem na Was liczyć, na słowa pocieszenia i podtrzymywania na duchu. Dziękuję Wam, moi drodzy. Także Wam, którzy trwaliście w tych trudnych dniach na posterunku i dzięki którym Trójka grała nieprzerwanie. Dziękuję. Jestem tutaj dzisiaj, by podziękować, ale także po to, by padły inne, niezbędne słowa. Nikt... Oprócz nowego dyrektora trójki, nie przeprosił Marka, Bartka i Haliny. Wierzę w ich uczciwość, wierzę w wyjaśnienia Bartka i nie mam wątpliwości, że lista przebojów była przygotowywana w pełni rzetelnie. Ekipie listy zostały jednak przedstawione zarzuty. Liczę, że zostaną cofnięte i że ci, którzy je zaadresowali, przeproszą i że potem zachowają się honorowo. Mam nadzieję, że zrobią tak wszyscy bohaterowie pamiętnej konferencji prasowej w siedzibie Polskiego Radia. Zostaje przemyśleńczej także po to, by o tych dwóch sprawach głośno mówić i przypominać. Pamiętam bowiem, od czego kryzys w Trójce się rozpoczął i nie chcę, by kiedykolwiek się powtórzył. Czy mam wątpliwości, że podjąłem dobrą decyzję? Potężne. Dostrzegam liczne niebezpieczeństwa i całą mapę ryzyk. Ale chcę wziąć udział w tym eksperymencie naukowym, jak to określił pan Kuba. Przed nami mielizny, ostre skały i nie jeden sztorm. Ale z takim kapitanem chcę się wyruszyć w rejs. Ja chcę tej podróży. Mam nadzieję, że będą państwo na tej łajbie z nami i że dalej możemy liczyć na wasze gorące wsparcie. Będzie nam ono potrzebne. Ale oprócz sprawdzonego kapitana mamy też busolę, której chcemy się trzymać. Wierzymy, ja wierzę, że tym razem nikt nie będzie chciał jej nam zasłaniać. Ta busola to proste i jasne zasady spisane przez mojego pracodawcę. 16 lat temu zarząd Polskiego Radia przyjął uchwałę numer 64, a wraz z nią dokument pod nazwą Zasady etyki zawodowej. Czytam w nim takie słowa: Podstawowym celem działalności polskiego radia jest służenie dobru powszechnemu przez oferowanie całemu społeczeństwu zróżnicowanych programów w zakresie informacji, publicystyki i kultury, cechujących się m.in. pluralizmem, bezstronnością oraz wyważeniem i niezależnością. Jeszcze jeden cytat z tego dokumentu. Miarą oceny Polskiego Radia jest akceptacja przez słuchaczy oferty programowej i sposobu jej realizacji. Słuchacze traktowani są jako partnerzy Polskiego Radia, a pracownicy spółki, tworząc audycje na wysokim poziomie merytorycznym i formalnym, okazują szacunek dla ich oczekiwań, potrzeb, poglądów i systemów wartości. To wy. Proszę Państwa, jesteście najważniejsi. Polskie Radio nie jest dla prezesów, dyrektorów czy dziennikarzy. Polskie Radio jest dla Was. Proszę pomóc nam tworzyć rozgłośnie naszych wspólnych marzeń i proszę towarzyszyć nam podczas tej podróży. Obiecuję trzymać kurs zaproponowany przez kapitana, a w razie gdyby zabrakło wiatru, chwycę nawet za wiosła. Nie będzie zresztą innego wyjścia, bo szalupy ratunkowej. Na tym okręcie nie widzę.